Słuchajcie, w dniu dzisiejszym tak na szybko zrobimy leczo. Leczo chyba każdy wie, jak się robi, a jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam. Mamy tutaj paprykę, około 3-4 papryki, kolorowe, żółta, zielona, czerwona. Mamy skrojoną cebulę, mamy kiełbaskę, wędlinę, ścinki jakieś, szyneczka. Co macie, dajecie. Mamy tutaj 2-3 cukinie, mamy pomidory w puszce, koncentrat pomidorowy i jakiś tutaj obok leży jeszcze 2-3 ząbki czosnku. Tutaj już mamy garczek przygotowany, wlejemy troszeczkę oliwy, damy cebulkę i zeszklimy tą cebulkę. Do podduszonej cebulki dodaliśmy teraz kiełbaskę, te wszystkie ścinki, które mamy pod ręką, czego się chcemy pozbyć z lodówki, z zamrażalnika, bo przecież leczo takie jest najlepsze. Więc teraz podsmażymy to, co mamy, razem z tą cebulką. Teraz do podduszonej kiełbaski, tych wędlin, całości, jak już wymieniałem wcześniej, nie będę się powtarzał, starłem 2 ząbki czosnku. Poddusiłem to ponownie i teraz dodajemy pokrojoną wcześniej w 3 kolorach paprykę. To, co już dałem, to wiecie. A teraz dodamy cukinię. No i dusimy. Teraz do tego, co nam się tutaj dusi, tak już ode mnie, w moim przekonaniu, doświadczeniu i to, co lubię, dodaję 2-3 pieczarki. No i dusimy dalej. Leczo nam się pięknie dusi. Teraz rzucimy jedną całą puszkę krojonych pomidorów. Dodamy również koncentratu pomidorowego. To już według uznania, ile go chcecie. Tak widać, leczo wygląda nam pięknie. Z przypraw dajemy oregano, pieprz grubo zmielony, pół łyżki, może nie jedna, nie pół łyżki, może 1/4 łyżki, wegety, soli, co tam chcecie, troszkę magii, oregano i ostra papryka, plus słodka papryka. I chwileczkę podusimy, za chwileczkę będziemy odstawiać, ponieważ będzie gotowe. Tak, mamy tutaj leczo, mamy już leczo, oczywiście możecie jeść wszystkim. Z makaronem, z chlebem, z ryżem. Ja akurat dzisiaj mam z dodatkiem ryżu. Powiem Wam tak, smak wyszedł super, polecam, dajcie lajka, dajcie suba dla motywacji. Pozdrawiam.